Serial Bluey dla najmłodszych posiada naprawdę bardzo dużo sekretów. Jest to bardzo popularny serial i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kilka ciekawostek i sekretów z tegoż serialu animowanego. Zacznijmy od tego, abyście zostawili lajka. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, obejrzyjcie go do końca. Zapraszam. Na moim kanale też znajdziecie dużo gierek z Blue. A teraz zaczynamy. Zapraszam serdecznie. Pierwszym takim sekretem jest to, że być może twórcy planowali piątego członka rodziny naszych piesków. Wczesne zdjęcia promocyjne pokazywały rodzinę piesków z piątym członkiem, sugerując, że będzie lub miało być trzecie dziecko. Czemu to zostało zmienione? Tego jeszcze nie wiemy. Być może w przyszłych odcinkach, w przyszłości będziemy mieli pokazane właśnie trzecie młodsze dziecko w rodzinie piesków. A to idzie, oczywiście zmierzamy tutaj do tematu ciąży mamy Bluey. Fabuła mogła pierwotnie obejmować poród przez mamę Bluey, ale została zmieniona. Prawdopodobnie z powodu wydarzeń z życia realnego. Dużo warto zaznaczyć, że serial Bluey opiera się na prawdziwych wydarzeniach z twórcy, który w prawdziwym życiu twórcy z tego serialu, więc być może jest coś na rzeczy właśnie z tym, że będziemy mieli kolejnego trzeciego członka rodziny. Kolejnym tematem, który być może nie zaobserwowaliście, natomiast na pewno osoby, które grały w grę Bluey, bardzo ją polecam, u mnie na kanale jest cała, przeszedłem ją całą. Zwierzątko rodziny. Właśnie rodzinka Bluey ma rybkę, która jest widoczna w grze Bluey, ale nie w serialu. Co jest bardzo ciekawe, być może w przyszłości ją poznamy i zostanie wprowadzona do serii. Co ciekawe, inspiracją dla Bandita, czyli taty Bluey, został zainspirowany przez Bulldoga o imieniu Bandit z serialu animowanego Johnny Quest z lat 60. Pewnie wy nie pamiętacie tego serialu, ale u nas też kiedyś dawno, dawno temu się pojawiał. W serialu Bluey znajdziemy również szereg odniesień do starych kreskówek, chociażby serial oddaje hołd takim kreskówkom jak Chojrak, Tchórzliwy Pies czy Johnny Quest. Chojraka uwielbiam, ponieważ jak byłem młodszy, to uwielbiałem go oglądać na Cartoon Network. Jaki był przykład tego nawiązania? Na przykład w odcinku Magiczny Ksylofon, kiedy Bluey i Bingo grają na magicznym instrumencie, przenoszą się do surrealistycznego i niesamowitego świata przypominającego Chojraka, Tchórzliwego Psa. Upiora na atmosfera, dziwne stworzenia i nieoczekiwane wydarzenia nawiązują do dziwacznego i tajemniczego klimatu tegoż oryginalnego serialu. Kto jeszcze go nie obejrzał, bardzo serdecznie polecam obejrzeć Chojraka, Tchórzliwego Psa. Jest to klasyka również i w Polsce. Bingo nawiązuje również do Johnny'ego Questa, jakby postać bandita, o której wspomniałem, jest inspirowana właśnie tym serialem. Ma to wszystko też związek z tym, że twórca Bluey bardzo, bardzo lubił te starsze kreskówki, więc niewątpliwie mamy tutaj wiele nawiązań. Co ciekawe, naklejka na samochodzie Radleya przypomina złoczyńcę Katza z Chojraka, Tchórzliwego Psa. To jest też kolejne nawiązanie jakby do tego, tych starych kreskówek. Oglądając serial animowany Blue, warto zauważyć, że piłka do futbolu amerykańskiego na dachu piesków nawiązuje do wydarzenia, które może zostać przedstawione w którymś z następnych odcinków. Co ciekawe, projekt postaci Grajka Ulicznego również jest tak zwanym sekretem. Postać Grajka Ulicznego jest wzorowana na Geoffie Bushu. Jest to główny kompozytor serialu animowanego Blue. Ciekawe, czy o tym wiedzieliście. Warto zaznaczyć, że odcinki w Blue niejednokrotnie są wzajemnie ze sobą powiązane. Ten sam banknot o nominale 5 dolarów pojawia się w wielu odcinkach, co świadczy o ich wzajemnym powiązaniu. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ nie zdarza się to zazwyczaj w odcinkach, żeby były jakieś takie nawiązania do poprzednich i kontynuacja serii. Jest to bardzo szczególne i wyjątkowe. Nie można zapomnieć oczywiście o tablicy rejestracyjnej samochodu Wendy, która nawiązuje do jej imienia, co jest częstym detalem w serialu. Widzimy to praktycznie zawsze. Nie wiem, czy kojarzycie odcinek pilotażowy, ale w późniejszych odcinkach jest do niego nawiązanie poprzez termin sałatkowi zbijacze, Salad Dodgers. Jest to nawiązanie do gry, którą w pilotażowym odcinku grały postacie z Bluey. Co ciekawe, Rusty i McKenzie pojawili się przed Chili
i bingo w odcinku pilotażowym. Nie wiem, czy wiecie, ale tytuł, serial miał na początku nosić właśnie tytuł Rusty. A Rusty miał być głównym bohaterem tegoż serialu, także ten serial miał być zupełnie inaczej wyglądać i zupełnie inaczej miał być zrobiony. To jest bardzo istotne. Czy wiecie, jak ma na drugie imię Bluey? Prawdopodobnie dzięki temu filmowi się dowiecie, jest to Christine. Dość ciekawe imię i ciekawe, czy wiedzieliście. Napiszcie w komentarzu. Czy Bandit ma jakiś niezdrowy nawyk? Mamy w jednym z odcinków, mamy popielniczkę, co może sugerować, że ktoś ma bardzo zły i niezdrowy nawyk palenia. Mam nadzieję, że nie, ponieważ ten serial jest stworzony dla dzieci, a to są tylko spekulacje i przypuszczenia. Palenie jest bardzo niedobre i niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Czy widziałeś czy oglądałeś odcinek pilotażowy z serialu Bluey? Ponieważ jeżeli tak, to na pewno zauważysz, że plamki na sierści Bluey i Bingo zostały znacznie zmniejszone w porównaniu właśnie do wymienionego przeze mnie odcinka pilotażowego. Łatwo to dostrzec, ale czasami ktoś może to pominąć. Oczywiście w serialu Bluey nie mogło zabraknąć odniesień do bajek Disneya. Czy wiedziałeś, że dziewczynki są fankami bajek właśnie spod tej kuźni serialów animowanych? Tym oczywiście Małej Syrenki. Oczywiście jak byłem mniejszy, to również z siostrą oglądałem bajki Disneya w tej starszej wersji. Nie dziwię się więc Bluey i Bingo, że to lubią też robić. Nie koniec sekretów, bo nie wiem, czy wiecie, ale symbol ananasa jest dość popularny w tej serii. Jest to parodia logo Apple'a odzwierciedlająca australijski tropikalny klimat, więc również tu mamy oczywiście nawiązania do tego typu prawdziwych zdarzeń w prawdziwym świecie. Także jak widzicie, serial ma bardzo wiele ukrytych szczegółów, jest oczywiście bogaty w te szczegóły, takie jak obecność rodzinnej rybki, związki z futbolem amerykańskim i nawiązanie do baśni Disneya, dodając głębi intryg uważnym widzom. Elementy składają się na złożoność i urok Bluey, czyniąc z niego przedstawienie z tego serialu w warstwach znacznie wykraczających poza jego powierzchniową atrakcyjność. Naprawdę serial polecam każdemu, mamy więcej jeszcze sekretów, które wam przybliżę w następnych odcinkach. Myślę, że warto jak najbardziej zainteresować się tym serialem, tym bardziej, że on jest nastawiony dla młodszych odbiorców, natomiast starsi również znajdą coś ciekawego w tymże serialu i warto od czasu do czasu powracać do czasów dzieciństwa, tak jak ja to robię z swoim synem czy córeczką, bo jak byłem mały, to może Bluey nie było, natomiast oglądałem inne bajki typu właśnie Hojrak, Tchórzliwy Pies.